Przyjechałam do Szczecina z Wrocławia, świeżo po dyplomie i rozpoczęłam pracę w biurze projektów. Zanim poznałam Helunię, a stało się to 4 lata później, w wojewódzkiej pracowni urbanistycznej, to wiele o niej słyszałam. Że się szalone noce tam dzieją, różne zabawy, rozrywki i jej dom tętni życiem. Gdzieś koło 1968 roku rozpoczęłam pracę w wojewódzkiej pracowni urbanistycznej na Wałach Robrego i tam kilkudziesięcioosobowy zespół, 20 chyba do 30 osób, tworzył zgraną grupę, w której niebagatelne miejsce zajmowała Helunia. Helunia, będąca osobą niesłychanie aktywną, niebanalną, ciekawą życia i ludzi. Byliśmy wszyscy przez nią w jakiś sposób zagospodarowani. Każda impreza, która się toczyła w wojewódzkiej pracowni urbanistycznej, przeważnie finał znajdowała w domu przy ulicy Wyspiańskiego 7, czyli w domu Heluni. A w wojewódzkiej pracowni życie towarzyskie było bardzo bogate. Stasio Więcek organizował nam rysunki, laurki, jakieś wierszyki i tak dalej. Panowie na 8 marca przygotowywali się bardzo starannie, gdzieś szykując po kątach, szepcząc i tak dalej, chowając się, szykowali konkursy, które kończyły się wyborem Miss Roku, Królowej Roku. Na ulicy Wyspiańskiego 7 widziałam, jak tam bywają rozmaici ludzie. Helunia była na pewno aktywna i ciekawa świata. Dobierała sobie towarzystwo i ja dostąpiłam, że tak powiem, przyjemności, że od czasu do czasu jej towarzyszyłam. Na przykład, kiedy przyjechał z podróży dookoła świata Krzysztof Baranowski. Wiadomo było, że dopłynie na Wały Chrobrego. Helunia mówi, musimy tam być. Idę z tobą. Wzięła mnie ze sobą i co się okazało? Tłum niesamowity. Helunia malutka, krucha, łamliwa. Ja się poczułam ochroniarzem. Naprawdę miałam wielkie obawy. Roztaczałam ramiona, żeby ją jakoś ochronić. No i udało się, nie zgnietli, że tak powiem, Helunię. Kiedy była wycieczka z pracowni do Warszawy, Helunia mieszkała u znajomych, my w hotelu, ale zażyczyła sobie, żebym jej towarzyszyła do Teatru Wielkiego, bo otwierano scenę Emila Młynarskiego i miała być premiera Małego Księcia. Ja mówię, Heluniu, przecież nie dostaniemy biletów. Nic się nie martw. Spotkałyśmy się i to jeszcze o dosyć spóźnionej porze. Puściusieńko, w kasie mi mówią, że biletów nie ma. To Helunia mówi, a gdzie jest pan kierownik? I zniknęła, szuszu, mówi, idziemy. No i poszłyśmy. Nie było miejsca oczywiście siedzącego, ale siedziałyśmy na stopniach między rzędami i w ten sposób zaliczyłyśmy premierę. A w bufecie ocierałyśmy się o rodzinę Młynarskich i Waldorfa. Takich sytuacji było dosyć sporo. Co rusz to gdzieś Helunia bywała, przyjeżdżała, przywoziła pamiątki i wtedy wszystkich sadzała, czy to w pracowni urbanistycznej, czy u siebie w domu, pokazywała i opowiadała. I no, jeżeli ktoś się spóźnił, a często to się zdarzało, że ktoś nie przyszedł na godzinę, zresztą godziny też u Helunii nie miały znaczenia, no to opowieść była od początku, bo chodziło o to, żeby nikt nie stracił całości. To były ciekawe historie. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano kiedyś rejs po Bałtyku. Wszyscy panowie zapałali wielką chęcią płynięcia i było wiadomo, że będą tam uczestniczyć mężczyźni. No ale przecież Helunia nie dała się wypchnąć na margines i koniecznie musiała też płynąć. Jako jedyna zresztą kobieta.
pytałam potem, w jakiej roli, bo na pewno nie kuka, czyli kucharza, bo Helunia z kuchnią to była troszkę na bakier. Wszystkie przyjęcia to były tak, ktoś tam pomagał i organizował. Powiedziano, że dano jej rolę oka, czyli osoby wypatrującej, czy coś nie płynie gdzieś tam. Ale ciekawe jest to, że zażyczyła sobie, żeby ją codziennie budzić o świcie i zaliczyła wszystkie dosłownie wschody słońca. To była cała Helunia. Wszystko ją ciekawiło. Byli jacyś muzycy, jakieś koncerty, na przykład Ewa Demarczyk i Piotr Skrzynecki. To oczywiście po koncercie Helunia zapraszała do siebie. Ewa Demarczyk chyba była taka mniej zainteresowana, ale przyszła. Natomiast z Piotrem Skrzyneckim Helunia się zaprzyjaźniła bardzo. I nie wiem, czy wtedy, czy dopiero następnym razem, jak znowu on przyjechał i u niej był, gdy on u niej gościł, odprowadziła go na dworzec, kiedy wracał do Krakowa. No ale tak się wspaniale z nim rozmawiało, że Helunia wsiadła w pociąg i też pojechała do Krakowa. Parę dni jej nie było, a potem były opowieści o piwnicy pod Baranami. To jest też cała Helunia. Pomagała innym i inni później, wielu jej też pomagało. Na przykład pomagała, zachwyciła się Rysiem Daniło, który miał jakieś problemy na uczelni w Krakowie. No i oczywiście tak namieszała, że został przyjęty na Wydział Architektury Politechniki Szczecińskiej wówczas i skończył ją. I byli przyjaciółmi. Pracował później w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Przyjaźnili się bardzo. Mnie też pomogła, to znaczy myśmy mieli z mężem taki problem, że mąż był chory na serce, a mieszkaliśmy na pierwszym piętrze. W piwnicy był piec centralnego ogrzewania na koks. Mąż znikał na 2 godziny, ja się cały czas bałam, czy on tam, coś mu się nie stanie. No opowiedziałam o tym Heluni, Helunia mówi, no to idziemy do gazowni, bo żeby mieć wówczas, założyć sobie ogrzewanie gazowe, to trzeba było mieć pozwolenie i nie każdy je dostawał. To było trudne do załatwienia. Poszłyśmy obydwie do pana dyrektora. Pani Helunia tam poczarowała, opowiedziała o sobie, opowiedziała o moich problemach. Zgoda była na miejscu od razu. Ja mówię, Helunia, ty znałaś tego dyrektora? A skąd? No i wiele rzeczy potrafiła załatwić. To było właściwie takie, znaczy cudowne. Ale też, znaczy u niej w domu oczywiście bywali różni ludzie. I pewni profesorowie, i studenci, i jakieś wynalezione przed nią niesłychane talenty. Na ich cześć potrafiła też robić jakieś spotkania. Potrafiła też organizować różne imprezy. Imieniny jej to były liczne i huczne bardzo. A odbywało się to właściwie w ten sposób, że była pani Radziwiłłowa. Myśmy pytali, czy to nazwisko hrabiowskie. Nie, to hrabia Radziwiłł miał zwyczaj, że swoim poddanym dawał swoje nazwisko. Więc on, jakaś taka pani z ludu, jak to się mówi o nazwisku Radziwiłł, ona była od kucharzenia. Był pan Zbyszek Gawroński, też taki prawie domownik, który lubił śpiewać arie operowe, ale jednocześnie był od prac fizycznych. I dużo osób przynosiło jakieś wiktuały, pomagały pani. Studenci, którzy byli stałymi lokatorami u Heluni, mieli za zadanie posprzątać przed i posprzątać po imprezie.
imprezy były przeważnie też na cześć Heluni, a i Helunia chętnie też użyczała swojego domu na wesela. Kiedyś na przykład było wesele mojego kolegi ze studiów, który nie miał gotówki i w małym pokoiku tam urządzał to swoje weselisko, na które zaprosił Helunię, bo też pracował w Urzędzie Wojewódzkim. I Helunia, jak zobaczyła, jaka tam jest ciasnota, to mówi: ależ słuchajcie, bierzemy pół miski, idziemy do mnie. No i a na szczęście nie był to duży dystans, bo z ulicy Wąskiej na Wyspiańskiego i goście weselni z półmiskami, alkoholem, częstując przechodniów po drodze, przemaszerowali do Heluni. Kiedy moja córka miała mieć wesele z mężem, który przyjechał z Francji, Helunia oczywiście bardzo się przydawała przy jakichś tych, bo znała francuski, i też zaproponowała, żeby wesele odbyło się w jej domu. Ale ja odmówiłam. Ja mówię: Heluniu, to jest tak ważny dzień w życiu mojej córki, a przecież wiadomo, że pan młody musiałby tańczyć z tobą i ty byś była najważniejszą osobą. Taka była prawda. Helunia od razu przejmowała pierwsze skrzypce i jak nam zorganizowała, jak zwróciliśmy z mężem z Nigerii wieczór nigeryjski, specjalnie zaprosiła na to dużo osób, przyszli wszyscy, rozmawiamy o tym, o owym i wreszcie koło północy Helunia poszła do kuchni, a Romuald Tarabicki mówi: słuchajcie, no to kiedy wreszcie usłyszymy coś o Nigerii? Mój mąż cały czas się szykował, miał już przygotowane te opowieści, ale nie było szans. No to też i tak bywało. Zapraszała do siebie różne osoby z różnych powodów. Mnie kiedyś zaprosiła na obiad. Ja mówię dowcipnie, jak mi się wydawało: Heluniu, ale nie będę musiała obierać ziemniaków. Ha, 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 roześmiała się Helunia. Przyszłam, no i oczywiście nic nie było gotowe i obierałam ziemniaki. Ale to nie był żaden problem. U Heluni czas miał inny wymiar zupełnie. 8 marca to były imprezy, które się kończyły w 13 muzach. Zaczynały w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej konkursy przygotowane przez panów, konkursy na dowcip, na sportowe. Duży udział w tym miał Stasio Więcek, on był mózgiem i wykonawcą tego. No i imprezy to zaczynały się koło południa, a kończyły wieczorem i potem spacer do 13 mus. Naprawdę sympatycznie wspominam tamte czasy. Drugą taką imprezą stałą było w 13 muzach, to były bale architektów. Były też bale plastyków, podobno przebierane, no ale myśmy mieli swój bal w lutym. Przychodziliśmy uroczyście ubrani, na półpiętrze przy popiersiu Gałczyńskiego stała Lidia Uciechowska i Ludwik Kołodziejczyk i witali nas kieliszkiem szampana, co było bardzo miłe. Potem szliśmy do swoich stolików, przeważnie czteroosobowy. Stolik, przy którym siedziała Helunia, to był największy stolik i najgłośniejszy. Tam się stale coś działo, ona sobie dobierała towarzystwo. No i oczywiście tańczyła i była wesoła impreza. Jak się rozbawiła, to potrafiła się położyć na podłodze i był to jej stały numer. Wszyscy wiedzieli, że teraz zaczynało się między panami, no który ją podniesie. No i raz ten, raz tamten, aż jeden z nich przedobrzył, przerzucił ją przez plecy i Helunia się połamała. To był taki jednorazowy na szczęście incydent. Ale bale trwały, no, orkiestra była zwykle gdzieś do drugiej, trzeciej. Orkiestra wychodziła, bale się nie kończyły. Do fortepianu siadali albo Stasio Więcek, albo Marek Masternak, może jeszcze ktoś inny. No i znowu były tańce. Pamiętam jeden taki bal, gdzie płakałam ze śmiechu, bo panowie właśnie w tym akurat etapie, kiedy był fortepian i było już trochę pusto,
pozdejmowali marynarki i w kółko tańczyli marsz gladiatorów. No, robili przy tym takie figury, że naprawdę kapitalne to było. Potem kończył się bal, kiedy przychodziły sprzątaczki. I trzeba było już wtedy definitywnie opuścić lokal. To były niesamowite imprezy. Helunia często była w szpitalu, nie narzekała na swoje dolegliwości. Odwiedzaliśmy się gęsto, często, bardzo to lubiła. Była nieszczęśliwa, jeżeli ktoś tam o niej zapomniał. No i cierpiała w milczeniu. Więckowie się nią opiekowali. Stasiu Więcek sporządził taką listę leków, które ona musi brać rano, w południe, wieczór. I powiedzmy, jeżeli po podaniu takiego leku należało stawiać znaczek, bo może się zmieniła ekipa, ktoś przyszedł i miał sprawdzić i dać lek, jeżeli nie było odhaczone. Odeszła 21 stycznia 1999 roku. Później spotkaliśmy się u niej po tej mszy ku jej pamięci. I była telewizja szczecińska i każdy z nas opowiadał, jak Helunię wspomina. Czerebiesz Tarabicki mówił jako pracownicę, jako czarownicę głównie ją wspominał. Ja mówiłam o jej osobowości, bardzo nietypowej i takiej niezwykłej. Inni, każdy miał coś do powiedzenia. Jej willa była już jednak zniszczona, po niemiecka. Helunia nie miała zasobów, zresztą nigdy nie gromadziła pieniędzy, żeby robić jakieś większe remonty. No i kiedy nastał taki moment, że zepsuł jej się piec centralnego ogrzewania, Stasiu Więcek wpadł na pomysł i wyprodukował obligacje, które wykupowaliśmy. Już właśnie nie wiem, tu jest kwota 1 000 000 zł, no to były jakieś stare pieniądze, ale w każdym razie nie były to jakieś drobne kwoty, ale zrzuciliśmy się solidnie. Można wykupić było jedną obligację albo więcej z terminem do maja 1993 roku. I później za te pieniądze Helunia nabyła piec i zainstalowała, a później stopniowo spłacała nam wszystkim przyjaciołom. No i takie, jeśli chodzi o jej willę i jej to życie, to ten właśnie popełniłam tekst w książce, która jest opracowaniem po śmierci Heluni. Pracowicie zbierała materiały Zosia Grudzińska i bardzo ładnie to opracowała, gdzie są zdjęcia, teksty różnych autorów, wszystko ku pamięci Heluni i na serio, i na żartobliwie, bo Helunia była, jakby powiedzieć, wielowarstwowa. Ja się dołożyłam do tego tekstu, do tej książki dwoma tekstami, ale chciałabym przeczytać ten krótki tekst pod tytułem Dwór, bo on najbardziej charakteryzuje tę niesłychaną willę przy ulicy Wyspiańskiego 7, w której tak często bywaliśmy i się bawiliśmy. Może zdejmę okulary. W dziwnym kraju, w pewnym mieście, na najpiękniejszej ulicy pod numerem 7 stał wspaniały, jakżeby inaczej, dwór. Dwór to był niezwykły, znany w okolicy. Bywali w nim dworzanie, rezydenci, artyści i trefnisie, architekci i bardowie, dostojni goście, żacy i młodzi paziowie. Komnaty dworu wiele widziały, dużo słyszały, wędrowców i zabłąkanych gościły, a faworytów dworu niezmiernie wielbiły. Na dworze owym od początku świata niepodzielnie i nieodwołalnie panowała i czary roztaczała królowa czarownic zwana Helunią. Niezmordowanie rządziła, zapraszała, wielkie bale urządzała, spotkanie na temat, na cześć oraz przeciwko. Żeniła, ganiła, mowała, wspomagała. Na uczelniach osadzała, szamaniła, gdzie nie spojrzeć, wszędzie jej było pełno. A to w teatrze, a to w prezydium, w górach, na wiecu, obchodach, pielgrzymce, na weselu, w sanatoriach, w ważnych instytucjach, na zamku i filharmonii, w klubie pod tytułem 13 Mus
i wszędzie tam, gdzie cokolwiek się działo. A gdy tego jej było mało, czarownica dosiadała miotły i gnała do Warszawy, Majdanka albo do Krakowa lub gdziekolwiek bądź, by tam przyjaciół swoich nawiedzić, szumu narobić i z furą wrażeń do dworu powrócić. Zbierali się wówczas bywalcy dworu, słuchali opowieści Heluni, licznymi dygresjami przeplatanych, po kilkakroć słuchali, by niczego nie uronić i szczegółami się nasycić. Dziwowali się przy tym, głowami kręcili, że ich życie takie całkiem zwyczajne, a Helunie niezwykłe przygody spotykają, cudownych ludzi poznaje, wszyscy natychmiast ją kochają. I tak się do owych spotkań, wspólnych zabaw i opowieści królowej czarownic przyzwyczaili, że gdy w końcu odleciała zbyt daleko, aby wrócić, oni pełni żalu nie przestają się spotykać. W małym lub dużym gronie siadają razem, wspominają barwne chwile i opowiadają liczne anegdoty o niepowtarzalnej czarownicy Heluni, która dodała ich życiu kolorytu, jakiego teraz brakuje. Tak było.